kiedy pojawiają się problemy z emocjami w organizacji i ten biedny menadżer czy szef projektu przychodzi do HR-u i mówi: coś z nimi zróbcie, bo ja już po prostu nie mogę, coś tam z tą odpornością psychiczną moich ludzi nie działa. Skąd HR ma wiedzieć, do kogo się udać po pomoc? To ja zacznę, Asia, jeżeli pozwolisz, tak trochę poetycko, bo zacznę od metafory, która mi pomaga odróżnić bardzo, kiedy na coaching, a kiedy na terapię. Wyobraźcie sobie ogród, a w ogrodzie kwitnący krzew. I wyobraźmy sobie teraz, że ten krzew jest chory, tak? Coś jest z nim nie tak. I teraz tak, kiedy coaching? Coaching jest wtedy, kiedy nie musimy mieć specjalistycznej wiedzy, kiedy wystarczy podlewanie, nawożenie, kiedy my chcemy, żeby ten krzew piękniej zakwitnął, miał więcej kwiatów, albo czasem chcemy, żeby szybciej zakwitnął, bo nie mamy tak zbyt dużo czasu, chcemy mieć piękny ogród szybciej. A terapia jest wtedy, kiedy krzew jest chory, kiedy krzew usycha i kiedy trzeba specjalistycznej wiedzy, żeby ten krzew zakwitł, żeby on nam zwyczajnie nie umarł albo żeby wydał kwiaty. A przekładając to na mniej poetycki język, i coaching jest wtedy, kiedy klient ma w sobie potencjał na tu i na teraz do osiągnięcia swoich celów. Bo tak jak Asia powiedziała, coaching jest procesem, który jest nastawiony na cele, a terapia jest wtedy, kiedy w tym momencie swojego życia nasz klient nie ma dostępu do swojej siły, nie ma dostępu do swojej energii, nie ma dostępu do swojego potencjału. I tu zawijam, Asia, do Twojego pytania, bo w coachingu biznesowym my mamy do czynienia z ludźmi, którzy wystarczająco dobrze, lepiej lub gorzej, ale wystarczająco dobrze funkcjonują i zawodowo, i społecznie, bo inaczej byśmy się z nimi nie spotkali. I w znakomitej większości przypadków coaching wystarczy. I oprócz tych sytuacji, o których wspomnieli poprzedni prelegenci, takich bardzo typowych w coachingu biznesowym, jak wsparcie w zmianie, która budzi naturalne niepokoje, która budzi obawy, czy to jest zmiana stanowiska, czy to jest nowa rola, używamy również coachingu w zarządzaniu emocjami. Nie mamy samych ideałów za współpracowników i jako coachowie pracujemy z dwiema stronami mocy. Zarówno z tymi ludźmi, którzy są zbyt wybuchowi, jak i z tymi, którzy są zbyt wycofani, nie umieją wyrazić swoich emocji, są zbyt spolegliwi. Myślę, że nie będę się więcej rozwodzić, kiedy jeszcze w coachingu, bo sporo o tym było mówione, ale może powiem dla odmiany, kiedy nie proponować coachingu. A więc coachingu nie proponujmy kiedy. Ktoś cierpi na stany depresyjne, ktoś cierpi na stany lękowe, ma natrętne myśli. No właśnie, a w jaki sposób osoba, która jest laikiem, która nie ma wykształcenia ani terapeutycznego, tak, ani psychologicznego, nie wiem, jest szefem, jest brygadzistą w produkcyjnym zakładzie, ma rozpoznać, że coś z jej czy jego pracownikiem jest na rzeczy? A ja odpowiem tak, nie tylko, że nie ma rozpoznać, ale wręcz nie ma sama rozpoznawać, bo świat nie jest czarno-biały. Granica między zdrowiem psychicznym a chorobą nie jest wyryta w skale. Jak zwykle jest wiele sytuacji granicznych i mój przekaz jest taki, jeżeli organizacja chce komuś pomóc, tak, ale nie wie, czy to jest na coaching, czy na terapię. Taką dosyć typową sytuacją jest to, że pracownik, który do tej pory był zaangażowany, miał energię do działania, nagle chodzi przygnębiony, nie ma napędu, jego zaangażowanie spadło, wyzwania go przygnębiają, organizacja chce mu pomóc, ale się zastanawia, czy coaching to jest w ogóle dobra metoda. Nie decyduj sam, drogi HR-ze czy drogi przełożony. Po pierwsze, porozmawiaj z samą osobą zainteresowaną, jakiego wsparcia ona oczekuje i na jakie jest gotowa. Po drugie, w znakomitej większości przypadków można rozpocząć od lżejszej formy, jaką jest coaching. I dobrą praktyką jest wtedy porozmawiać z coachem, powiedzieć o swoich wątpliwościach i coach wtedy, proszę Państwa, nie zaczyna pracy od razu. Robimy pierwsze spotkanie, które jest spotkaniem konsultacyjnym. Coach zbiera oczekiwania od klienta, sam określa, czy to jest temat na coaching, czy nie na coaching, bo
tutaj może warto też powiedzieć jedną rzecz, że profesjonalni coachowie, wszyscy coachowie w Coachwise też pracują w oparciu o kodeks etyczny ICF-u. Mamy tam taki rozdział jak profesjonalne postępowanie wobec klienta i tam jest bardzo jasno napisane, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości coach powinien omówić temat z klientem i w razie potrzeby odesłać go na konsultację do psychologa. Czy to jest przed rozpoczęciem procesu, tak jak tutaj, czy to jest w trakcie procesu. Ja też przygotowałam przykład, bo tak przygotowując się do dzisiejszego spotkania, szukałam przykładu granicznego. Czy my mamy jeszcze 3 minutki, żeby to powiedzieć? Króciutko, gdybyś mogła. To ja tak szybciutko, bo też tak, ja się zgadzam, Asia, z Tobą, że to są dwie różne formy wsparcia, dwa różne narzędzia, nie ma lepszego, nie ma gorszego, każde z nich jest wspaniałe, tylko one są do różnych sytuacji. I bywa tak, że jakby terapia następuje po coachingu, a bywa tak, że coaching następuje po terapii. Okay. Mój przykład jest taki, kilka lat temu pracowałam z osobą, gdzie tematem coachingu było zarządzanie emocjami. To była osoba bardzo labilna emocjonalnie, bardzo zmienna, w trudnych sytuacjach miała małą pojemność emocjonalną, która się tak objawiała, że ona albo wybuchała, używała podniesionego tonu głosu, używała słów, których nie powinna używać na spotkaniu biznesowym, albo wręcz przeciwnie, z bezradności leciały jej łzy. Było to bardzo trudne. Przepraszam, czy ten przykład, o którym opowiadasz, może mieć coś wspólnego z coachingiem odporności psychicznej, o którym wspomniałam na początku dzisiaj? Jest to bliskie, można się też tym zająć, bo częścią odporności psychicznej jest pojemność emocjonalna, czyli to, ile trudnych sytuacji my jesteśmy w stanie znieść bez popadania w załamanie nerwowe, tak, czy w kryzys. Tutaj warto też jeszcze dodać, że to była osoba, która była wybitną specjalistką w swojej dziedzinie, bardzo cenna dla swojej organizacji. Jak Państwo myślicie, dla kogo było najtrudniejsze współpracowanie z nią? Dla przełożonego, współpracowników czy podwładnych? Macie Państwo jakieś podejrzenia? Napiszcie nam na czacie, prosimy. Nieprzewidywalna osoba, nie wiadomo jak zareaguje. Czekamy, aż się pojawią. Widzimy, że ktoś pisze. Tak, tutaj są odpowiedzi podwładni dla wszystkich, podwładni. Więc najtrudniej było dla podwładnych, tak, dlatego że to jest taka grupa, która jest najbardziej narażona na zmienność nastrojów, ale dla przełożonego też nie było łatwo, a na dokładkę te sytuacje, które się zdarzały, obniżały pozycję mojej klientki, tak, w oczach senior management. I nie rozwijając się, bo nie mamy zbyt dużo czasu, ona bardzo pięknie nad sobą pracowała, to był głęboki coaching, to był owocny coaching. Nie jest tak, że po 8 spotkaniach zamieniła się w Dalaj Lamę i spokój zen. A szkoda. Takich cudów nie działam, tak? Ale poprawa była na tyle wystarczająca, że zaczęła dostawać pozytywne feedbacki od współpracowników, od zespołu i to ją jeszcze uskrzydliło do pracy nad sobą. I co się zadziało? Coaching dotyczył relacji zawodowych, ale my jako ludzie nie mamy lobotomii, że prawa połowa głowy jest odpowiedzialna za sferę zawodową, prawa za lewa za sferę prywatną. Myślę, że każdy, kto doświadczył głębokiego coachingu, to wie o tym, że kiedy pracujemy na obszarze wartości, na obszarze przekonań, to odkrycia, które czynimy w sferze zawodowej, transferują nam się również na inne obszary naszego życia, nawet jeśli z coachem o tym nie rozmawiamy, tak? I tak było w tym przypadku. To, co klientka sobie mocno uświadomiła, dotarło do niej z całą mocą, to jest to, że w życiu prywatnym ona nie utrzymuje trwałych relacji z ludźmi. Jej związki z partnerami czy z koleżankami trwają maksymalnie parę miesięcy. I coaching rozbudził w niej dwie rzeczy. Po pierwsze, pragnienie zmiany, dojrzała do tego, że chciałaby mieć dłuższe, stabilniejsze związki, a po drugie też gotowość do przyznania się przed samą sobą, coś co kiedyś wypierała, że to nie jest tak, że po prostu trafia na takie niedoskonałe osoby, tylko jest coś w niej, co musi zmienić w sobie.
I ta historia potoczyła się tak, że kilka miesięcy po zakończeniu coachingu klientka poszła na terapię, bo coaching jest trochę ograniczony. W coachingu nie możemy zaoferować sięgnięcia w przeszłość, a w takim wypadku było potrzebne omówienie znaczących relacji z przeszłości, prawda? Czyli typowo terapeutyczne podejście. Typowo terapeutyczna praca.